Pokolenie, z którym się utożsamiam, określiłabym jako pokolenie Instagrama. Internet i media społecznościowe budują rutynę naszej codzienności. Tuż po przebudzeniu łatwiej mi jednym kliknięciem połączyć się z siecią i sprawdzić powiadomienia, niż wstać z łóżka i docenić piękno wschodzącego słońca. Instagram jest portalem poświęconym głównie zdjęciom. Założenie konta jest darmowe i z pozoru niezobowiązujące. Jednak jak w każdej społeczności, możemy się tutaj spotkać z rywalizacją na różnych płaszczyznach. W przeciwieństwie do pokolenia pieniądza, naszą walutą są serduszka, zwane lajkami. Im więcej zdobywasz obserwatorów i polubień, tym większy podziw wzbudzasz wśród swoich znajomych. Do najbardziej znanych reprezentantów naszego kraju należą m.in. król rozrywki Blołek, kolorowy Martin Stankiewicz oraz księżniczka Instagrama Little Monster. Dla niej fotografia każdego momentu życia jest już tradycją, rozpoczynając od trudnych poranków, kończąc na uwiecznieniu każdego posiłku. Oni wyznaczają trendy odbiorcom, współpracują z markami i coraz skuteczniej promują własną działalność. Ich zdjęcia są przemyślane pod względem konceptu, światła, kompozycji, a do tego tworzą spójny kolorystycznie layout. Będąc początkującym użytkownikiem, należy pamiętać o odpowiedniej obróbce i tematycznych hashtagach, dzięki którym możemy trafić do szerszego grona odbiorców. Lecz czy sukces osiągnięty w internetowej rzeczywistości może okazać się wyznacznikiem prawdziwego szczęścia?